wobec brakiem magazynu w ringu. Panie Mateuszu, kiedy powróci magazyn? Czy tutaj pyta, już nie pamiętam kto, czy został z ramówki wypadł już na amen, czy po prostu nie mieliśmy, o co chodzi? Kickboxing Poland, zniszczyli program w ringu, znaczy, ludzie się odwracają, znaczy, co, od was. Szkoda, że magazyn w ringu na żywo oglądało 1500 osób i w odtworzeniu 25 czy 30, a dzisiaj się cały czas martwi o magazyn w ringu, więc no żeby, wiesz, ja to nie lubię hitować i opowiadać dookoła. No nie będzie magazynu w ringu. Nie będzie magazynu w ringu, ponieważ... Obraziłeś się na publikę? Nie, w ogóle się nie obraziłem na publikę. Ludzie gdzieś to wiążą jakby fakt zdjęcia magazynu w ringu z galą boksera i Knockout Promotions, która odbyła się w czasy w Rzeszowie, gdzie Łukasz Różański został mistrzem świata nowej kategorii Bridger. Ta nowa kategoria w ramach organizacji WBC. Ja Łukaszowi Różańskiemu bardzo szczerze, ponieważ jest człowiekiem z Podkarpacia, którego znam, on nawet zaboksował u mnie na jednej gali w Arłamowie, mając wtedy jakieś problemy ze swoim promotorem. Ja Łukaszowi Różańskiemu pogratulowałem tego Mistrzostwa Świata i wiadomości prywatnej. Napisaliśmy sobie tam kilka SMS-ów i Łukaszowi Różańskiemu pogratulowałem na swoim Instagramie publicznie, oznaczając Łukasza Różańskiego. Natomiast no, w życiu trzeba mieć pewne zasady i trzeba się kierować pewnymi pryncypiami. Ja już abstrahuję od tego, że dla jednego z polskich promotorów, który jest właścicielem portalu bokserskiego, nie istnieją inne grupy, albo istnieją w bardzo takiej okrojonej formie suchych informacji. Ja powiem szczerze, ja mogłem znosić nawet, chociaż nie powinienem tego robić, to był mój błąd. Ja mogłem znosić nocne obelgi i różne wpisy, nie wiem po czym wpisane, które były następnego dnia kasowane. Już nie wnikam, po czym one były pisane, bo mnie to szczerze mówiąc nie interesuje, nie mam ochoty na rozmowy z tym panem, mimo że kiedyś byliśmy kolegami. Ale dla dobra sprawy, że tak się wyrażę, dla dobra boksu, dla promocji polskiego boksu, jako współwłaściciel tego kanału, bo daliście mi akurat tutaj kolegialnie, za co bardzo dziękuję, jakby pełną swobodę, jakby w zatwierdzeniu tego magazynu, który, umówmy się, nie był rentowny, bo wszyscy eksperci przychodzący do tego programu dostają swoje wynagrodzenia i absolutnie z tego AdSense'a nie było szans tego magazynu odrobić, jak doliczymy do tego jeszcze koszty produkcji światła i tak dalej. Ale musimy też czasami robić programy, które nie są biznesem, tylko są po prostu czymś fajnym. I jak mnie zapytacie, czy dzisiaj żałuję, że tego magazynu nie ma z punktu widzenia merytorycznego? Tak, żałuję. Tak, żałuję, ale nie jestem w stanie jakby sobie złamać kręgosłupa moralnego i tłumaczę dlaczego. Bo mogłem jeszcze zaakceptować nawet te nocne tweety obrażające mnie, obrażające moich kolegów. Natomiast no, nigdy nie pogodzę się z czymś takim, że ów rzeczony promotor w obecności pracowników telewizji publicznej na czele z prowadzącą magazyn Ring Sylwią Dekiert, z komentatorami tej stacji, wydawcami, pracownikami telewizji publicznej, w obecności 7 czy 10 ludzi, opowiada historię tydzień przed galą w Rzeszowie, że Mateusz Borek pobił pracownika kanału sportowego. O, masz. Kogo? Pierwsze słyszę. No właśnie, no, oczywiście jest to fałszerstwo, jest to konfabulacja, jest to wymyślenie faktów. Nawet jeśli my sobie razem tutaj bawimy się w biznes, to Telewizja Polska jest i moim partnerem jako broadcaster moich gal, i telewizja publiczna jakoś jest moim w pewnym sensie pracodawcą, dając mi szansę komentowania meczów czy reprezentacji, czy Ligi Mistrzów, czy prowadząc studio w tej stacji. I moim zdaniem to już było nie dwa mosty, tylko 22 mosty za daleko. To jest sprawa tak naprawdę nadająca się do sądu o zniesławienie, o oszczerstwo, o psucie mojego biznesu, o psucie mojego wizerunku. No i nie ukrywam, że osoby z telewizji publicznej, przyjeżdżając na moją galę do Zgorzelca, przekazały mi te informacje. I szczerze mówiąc, zastanawiam się, co z tym zrobić prawnie. Natomiast nie wyobrażam sobie dzisiaj takiej sytuacji, że nawet jeśli akceptowałem to, że ktoś mnie obraża, mnie jako Mateusza Borka, czy obraża moją firmę w nocnych alkotweetach albo w różnych wywiadach, okej. Byłem w stanie to jeszcze przełknąć. Niepotrzebnie, ale byłem.
Natomiast to już jest 22 mosty za daleko. I sobie nie wyobrażam dzisiaj sytuacji, że robię magazyn i w jakiś sposób za nasze pieniądze wspólne promuję biznes tego gościa. A z drugiej strony, ponieważ pewnie wielu z nas doświadczyło sytuacji, że kiedyś ci pracodawca próbował wpłynąć na ciebie, że są tematy niewygodne, pomiń, że są tematy takie, nie eksponuj. I są też na przykład magazyny sportów walki w Polsce, które pomijają galę grup, czy boksu, czy MMA z konkurencyjnych grup albo z konkurencyjnych telewizji. Mhm. Tego w tym programie nie było. Mhm. Tu się mówiło o galach Wasilewskiego, Polsatu, Babilońskiego, Karzyszki, Polsat Boxing Promotions, Tymexu, MB Promotions plus wszystkich gal zagranicznych. I nigdy jako dziennikarz nie odważyłbym się próbować złamać kręgosłup moim ekspertom. To znaczy mówię Pindera, Miszkiń, Bartosiak czy za cennym Garczarczyk. I nie wyobrażałem sobie sytuacji, żeby po tym wszystkim, co się stało, żeby na przykład przyjść do chłopaków, którzy tutaj przychodzą, mają przyjemność z mówienia o boksie, jeszcze zarabiają za to pieniądze, powiedzieć, panowie, dalej kontynuujemy ten program, ale nie rozmawiamy o galach Wasilewskiego. A mogę cię o coś dopytać? To wolę to zamknąć, mhm. Wolę o tym nie mówić, wolę nawet nie promować swoich gal, innych gal, gal ludzi, którzy są w stosunku do mnie w porządku. To już jest trzy kroki za daleko. A mogę ci zadać jedno pytanie? Czy Andrzej Wasilewski propagując plotki takie na twój temat, jak rozumiem, w TVP Sport, tak, miał na celu, miał na myśli podkopać dołki pod tobą, chcesz powiedzieć, żeby twoje gale przestały być pokazywane, zaczęły być jego gale pokazywane? Andrzej Wasilewski to w ogóle nie ma żadnego wpływu na to, czy moje gale są pokazywane na antenie TVP Sport, jak ja nie mam wpływu, czy gale Andrzeja Wasilewskiego są pokazywane na antenie TVP Sport, ja nie mam wpływu na to, czy Andrzej Wasilewski pośrednio przez Krzysztofa Zbarskiego kupuje gale bokserskie i sprzedaje je TVP Sport czy Kanałowi Plus. To jest biznes Andrzeja Wasilewskiego, mnie ten biznes nie interesuje. I wiele razy mówię, Andrzej, rób sobie swoje. Ty możesz być najlepszym promotorem, możesz zrobić najfajniejsze walki, możesz wysyłać zawodników na walki zagraniczne. Mnie to nie obchodzi. Po prostu świat polega na tym, że sobie w Polsce może funkcjonować 10 promotorów boksu. Jeden niech będzie samozwańczym bogiem, trzech niech będzie powiedzmy drugiej kategorii, trzech następnych trzeciej, czterech następnych czwartej. Każdy gdzieś buduje sport, każdy daje pięściarzom zarabiać, każdy robi imprezy większe, mniejsze, droższe, tańsze, bardziej ogólnopolskie, bardziej lokalne, ma swoich bohaterów. Natomiast jeśli przyjeżdżają na mnie na galę te pracownicy telewizji publicznej, robią duże oczy i zadają mi wprost pytanie, dlaczego ja pobiłem pracownika kanału sportowego, no to uważam, że no moja reakcja nie mogła być inna. I przecież każdy z moich współpracowników wie, dlaczego tego magazynu nie ma, bo mamy swoją wewnętrzną grupę i napisałem o tym kilkanaście dni temu. No dzisiaj gdzieś, ponieważ ludzie pytają, no to uważam, że też nie ma co cały czas udawać, tylko trzeba mówić wprost, no dlaczego taka historia ma miejsce. Nie wiem, być może to się gdzieś wszystko musi przemielić, być może musi minąć parę miesięcy, może wystartujemy jakby w innej formule w następnym sezonie, może gdzieś zrobimy spotkanie i dyskusję o boksie przy okazji jakiegoś wielkiego zagranicznego wydarzenia, nie wiem, będzie walczył Fury, będzie walczył Usyk, będzie walczył Joshua, Canelo, może zrobimy taki jednostkowy program dedykowany pod konkretną walkę, bo też z doświadczenia wiemy, że... Ale Davis Garcia to była dobra walka. Fenomenalna, kosmiczny boks, natomiast no... To tyle jakby tytułem wyjaśnienia. Prawdopodobnie od maja tutaj będzie też format dedykowany gali Koloseum. Dominik Durniat wiem, że przygotowuje coś bardzo ciekawego. Także mamy współpracę z KSW, mamy współpracę z XTB, będzie trochę więcej MMA. No, mi też jest przykro. Ja też lubiłem ten magazyn. Kacper Bartosiak głównie wykonywał dla tego magazynu bardzo dużo pracy. Wydaje mi się, że to był magazyn stojący na fajnym poziomie merytorycznym. Natomiast no, są w życiu rzeczy ważne i ważniejsze, jak to mawiam. Kto chce, niech wierzy, kto nie chce, niech nie wierzy.